Na kopalni pracuję już 21 lat teraz. Pracuję pod ziemią, zajmuję się pomiarami powietrza, zajmuję się bezpieczeństwem załogi. Normalny człowiek potrzebuje około 21% tlenu w atmosferze do życia. Ja potrzebuję około 5 treningów w tygodniu, żeby normalnie funkcjonować. Brazylijskie jiu-jitsu trenuję od 2004 roku. Czarny pas dostałem w 2016 roku. Brazylijskim jiu-jitsu zajerałem się praktycznie jak każdy z mojego pokolenia. Była to kaseta VHS z pierwszej UFC, gdzie Royce Gracie, 80-kilowy wtedy facet, wykańcza jednego zawodnika po drugim. Brazylijskie jiu-jitsu w tamtym czasie jeszcze nie było tak kojarzone z walką taką sportową, jak jest teraz, że walczyło ze sobą dwóch zawodników brazylijskiego jiu-jitsu. Tych turniejów było bardzo mało. Więcej właśnie było turniejów na zasadzie przekrojowej walki wręcz, gdzie było trzeba walczyć z zawodnikami innych stylów w pełnym kontakcie. Każdy występował w swoim stroju jakby stylowym. Wyglądało to trochę jak na krwawym sporcie. I wtedy brazylijskie jiu-jitsu jakby najbardziej się zrewolucjonizowało i zaczęło dominować jakby te inne sporty walki i wyszło spod ziemi. Wtedy wiedziałem, że to jest coś, co chyba będę robił w życiu i długo w tym pozostanę. Witam wszystkich w Łodzi, w Oktopusie. Bardzo, bardzo dziękuję za tak liczne przybycie. Liczyłem, że będzie dużo osób, ale nie liczyłem, że aż tyle. Bardzo fajnie. Super, że mamy też możliwość dosyć dużo czarnych pasów. Dosyć dużo, bardzo dużo. Myślę, że też niektórzy nie przyjechali, bo bali się, nikt nie przyjedzie, albo przyjadą jacyś sami old school'e. Dosyć duży przekrój, jak widzę, z różnych miast, z różnych akademii. 4, 3, 2, 1, jazda! Pierwsza edycja sparingów Stary Człowiek i Morze plus 35 za nami. Mimo tego, że wiekowo już ekipa zaawansowana, bardzo mocne walki. Idea cała jak gdyby tych sparingów plus 35 powstała dlatego, żeby zintegrować środowisko brazylijskiego jiu-jitsu ludzi, którzy już łapią się we wszystkich prawie zawodach w grupach mastersów. Klub, który jest zamknięty, zamyka się jakby na innych, przybija sobie gwoździa do trumny, przestaje się rozwijać. Znamy swoje techniki, znamy wszystkich, wtedy zostajesz najlepszym zawodnikiem w swojej klubie i co z tego? Pojedziesz na zawody, szybko zostanie wyeliminowany. Szybko przygaśnie blask tego dobrego zawodnika w klubie. Czym więcej jeździmy, więcej się rozwijamy, zdobywamy doświadczeń, wtedy rozwija się nasze jiu-jitsu, rozwija się nasz klub. Dzięki, dziękuję. Zapraszamy następnym razem, przybywajcie. Nie spodziewałem się jeszcze, że zabrnie to aż tak daleko, że otworzę swój klub, wychowam następne jakby pokolenia młodych zawodników i zarażę tą pasją innych ludzi. Ja zawsze chciałem być takiego trenera, jakiego nigdy nie miałem, czyli trenera, który jest ze mną na zawodach, jest ze mną w trudnych chwilach, w chwilach chwały, w chwilach upadku. Do mnie coś takiego nie istnieje, że zawodnik przychodzi, jeden z drugim mają koło siebie po prostu hak w szatni i to jest ich cały kontakt, zrobią ze sobą trening i oni się nie znają. Jest taki grubiarsko-szynkarski klimat, u nas spora część chłopaków to są górnicy. I młody, szanuj teraz pozycję, szanuj. W klubie spotykają się różni ludzie z różnymi pomysłami na życie. Tak samo można spotkać wegan, wegetarian. Musiałem ciąć wagę na zawody, chciałem jakoś się zdrowo odżywiać i szukanie jakiejś informacji o zdrowym żywieniu. Przekonałem się do tego i pod względem tam zdrowego odżywiania i etycznie już od roku nie jem mięso. No bardzo fajna zajawka sobie gotować roślinnie. Mięsa nie jem już przeszło 20 lat. Podjąłem tą decyzję ze względów etycznych i nie myślę, żeby kiedykolwiek mogło się coś zmienić. Nie widzę końca jakby rozwoju brazylijskiego jiu-jitsu. To jest sport, który non-stop ewoluuje. Nie daj mu łapać podkryte nogi, nie daj! Na prawy błąd! Nie daj, nie daj, nie daj, nie daj! Nie planuję zakończenia kariery, wręcz przeciwnie, mi się wydaje, moja kariera teraz się rozpoczyna, czuję się na siłach, startuję teraz dość intensywnie kategorii Masters, praktycznie na każdej imprezie, która odbyła się w kraju. That is very good. I just learned this like 40 years old. Usually like I'm a bit younger, I'm 36, so I think I'm like a bit faster. And I was able to play my game. I think he's got a very strong physique, so I was surprised about that.
it's really cool to fight him. Większość moich, teraz może tak powiem, przyjaciół to są ludzie związani z brazylijskim jiu-jitsu. Jeżeli 5 razy w tygodniu przebywasz na macie, w sobotę jedziesz na zawody, w niedzielę jedziesz na seminarium, no ciężko o innych znajomych po prostu. Ktoś kiedyś mądrze powiedział, że mój najlepszy przyjaciel to osoba, która 2-3 razy w tygodniu mnie udusi, nie? Tak mniej więcej to u mnie wygląda.